Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Maciej z tej strony. Trzecie zdanie z matury próbnej na 2018 rok, czyli to była w listopadzie 2017 roku. Zadanie trzecie jest następujące. Reszta zdzielenia liczby naturalnej x przez 9 jest równa 7. Reszta zdzielenia kwadratu tej liczby przez 9 jest równa. Zrobimy sobie to na dwa sposoby. Na przykładzie, bo jeżeli przykład pasuje, to teoretycznie to jest pewnie dla każdej liczby, tak? Więc musi być też dla tego jednego przykładu. A później Wam pokażę, jak to po prostu jeszcze sobie inaczej ogarnąć, żeby działało, że tak powiem. Dobra, lecimy. Reszta zdzielenia liczby naturalnej x przez 9 jest równa 7. Czyli ja biorę sobie jakąkolwiek liczbę, która przy dzieleniu przez 9 daje mi resztę 7. 7, bo 7 podzielić przez 9 to jest 7 dziewiątych. Następną taką liczbą jest na przykład 16, bo 16 podzielić przez 9 to jest 1,7, tak? Kolejna liczba to jest na przykład 25, bo 25 przez 9 to jest 2,7 i tak dalej. Ma wyjść 7 dziewiątych, ok? Wtedy wiemy, że reszta jest 7. No to wiemy, że jeszcze raz, że to jest liczba 7, tak? Pierwsza. A oni pytają o resztę zdzielenia kwadratu tej liczby. No to biorę tą liczbę do kwadratu, wychodzi mi 49. I pytają o resztę zdzielenia przez 9. No to 49 dziewiątych to jest 5,4. I oczywiście to jest nasza reszta. Jest. To tak na szybko, tak? Mamy punkt B i podpowiedź B i załatwione. A teraz zróbmy to tak bardzo ładnie matematycznie. Czyli, bo gdyby to było na przykład zdanie za dwa punkty, no to nie macie ABCD, nie? I musicie to jakoś ogarnąć. Dobra, reszta zdzielenia liczby naturalnej x przez 9 jest równa 7. To znaczy, że mojego x'a mogę sobie zapisać jako 9 razy coś, a niech będzie a, no i plus nasza reszta zdzielenia. Ok? A mam policzyć resztę zdzielenia kwadratu tej liczby. Tak? Dobra, no to skoro mamy zapisać resztę zdzielenia kwadratu, to oczywiście my musimy policzyć 9a plus 7 do kwadratu. Równa się. Tu jest oczywiście wzór skróconego mnożenia. A kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli pierwsza liczba do kwadratu 81a kwadrat minus plus, bo tu jest plus. 2ab, 2 razy 9a to jest 18a razy 7. 18 razy 7 to będzie 70 i 56, 126. No, 126. A plus b kwadrat, czyli 7 do kwadratu, więc 49. Ja to sobie zrobię sprytnie, rozpiszę tą 49. Jako 45 plus 4. Dlaczego ja to tak chcę zrobić? Ponieważ tutaj z tego wyrażenia sobie chcę wyciągnąć 9. Wyjdzie mi 9a kwadrat, dodać 14a, dodać 5 i tu powstaje jeszcze plus 4. Wiemy, że ta niebieska liczba, ponieważ jest 9 razy jakaś liczba naturalna, bo oczywiście a należy do n, czyli do liczb naturalnych, 9 razy jakaś liczba jest podzielna przez 9, no bo w końcu ją mnożymy przez 9. A to, co nam tu zostaje, to jest nasza reszta. Ok? No. Pytania w komentarzach, łapki w górę mile widziane. Smykam do zadania czwartego. Cześć.